W sobotę w łódzkiej Atlas Arenie odbyła się 23. edycja Gali Fame MMA. Według naszej YouTube'owej ankiety zdecydowanie najwięcej głosujących, bo aż prawie 55%, zadeklarowało, że w ogóle nie oglądało wydarzenia. 20% ankietowanych oceniło galę jako średnią, co stanowi drugą najczęściej wybieraną opcję. Podium z wynikiem 14% zamyka odpowiedź, że gala była dobra lub bardzo dobra. Lecz bardzo zbliżony wynik uzyskała ocena wskazująca, że wydarzenie było słabe lub bardzo słabe. Krótko mówiąc, odbiór jest mieszany, a tendencja spadkowa w kontekście zainteresowania galami Fame MMA została utrzymana. Przypomnijmy, że przy okazji ostatniej gali Fame The Freak 47% ankietowanych zadeklarowało, że nie oglądało wydarzenia, co wtedy było najwyższym wynikiem. Natomiast przy sobotniej gali rezultat ten zwiększył się o kilka punktów procentowych i po raz pierwszy przekroczył 50%, jeśli mowa o galach Fame. Co ciekawe, Wojtek Gola z kolei po gali zapewnił, że są bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży pay-per-view. Jak pay-per-view? Dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni, także jest dobrze. Jestem zadowolony. No widać po mnie, że po prostu... Wychodzi więc na to, że wyniki ankiety mogą w tym przypadku nie pokrywać się z wynikami sprzedaży. Albo Federacja Fame miała dużo niższe oczekiwania sprzedażowe, ponieważ biorąc pod uwagę znaczne spadki zasięgów i wyświetleń praktycznie wszystkich programów oraz konferencji promocyjnych przed galą, trudno uwierzyć w to, że włodarze Fame są, cytując, bardzo zadowoleni. Wracając do oceny widzów, pomimo że wyniki ankiety wskazują na mieszany odbiór gali, komentarze są w większości negatywne. Widzowie narzekają przede wszystkim na przebieg walki wieczoru, wskazując, że pojedynki dwóch na jednego, szczególnie w formule MMA, są pozbawione sensu i to starcie nie rozstrzygnęło, kto faktycznie jest lepszy, Ferrari czy Alanik. Z drugiej jednak strony trzeba przyznać, że starcia w takim układzie wzbudziły chyba najwięcej emocji sobotniego wieczoru. Oczywiście obok walki Taziego z AJ-em, która przez niektórych została określona jako jeden z najlepszych pojedynków roku we freakach. Przeglądając komentarze można również odnieść wrażenie, że przynajmniej 6 negatywnych opinii jest pisana nie stricte w oparciu o przebieg samej gali, ale ze względu na ogólną i powszechną niechęć do Federacji Fame, która swoimi wieloma nietrafionymi ruchami ma obecnie, delikatnie mówiąc, niezbyt dobry PR. Widać, że część osób nie przywiązuje aż tak dużej wagi do samego widowiska w oktagonie, a ocenia galę na podstawie właśnie ogólnego postępowania federacji w ostatnim czasie. Można więc uznać, że Fame ponosi w ten sposób konsekwencje wielu swoich wątpliwych decyzji i ruchów podjętych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Tego samego dnia co Fame 23 odbyła się gala Babylon MMA 50, podczas której swój powrót do klatki po ponadrocznej absencji zanotował Denis Labryga. Rywalem Głogowianina był Karol Frąckowiak. I warto przypomnieć, że to zestawienie wzbudziło wiele kontrowersji w internecie, jako że z daleka pachniało ono sporym mismatchem. Oponent Labrygi nie miał bowiem zbyt wiele wspólnego ze sportami walki i do tej pory trenował trójbój siłowy. Walka na Babilonie miała być jego zawodowym debiutem, a i w amatorskim MMA nie zaznał on wcześniej smaku zwycięstwa, notując dwie porażki. Ponadto Karol jest zawodnikiem niższym i wyraźnie lżejszym od Labrygi, w związku z czym większość widzów wskazywała go w tym starciu na porażkę. Jak się okazało, te przypuszczenia nie były nieuzasadnione, bowiem w trakcie starcia Frąckowiak nie zdołał zadać Denisowi ani jednego ciosu. Po nieco ponad minucie walki przyczajony i walczący na wstecznym zawodnik spróbował pójść po nogi Denisa. Jednak zamiast tego wylądował na macie, a Głogowianin przez dłuższy czas i co trzeba wyraźnie podkreślić bez większej werwy, jakby nieco zniechęcony jego sportowym poziomem, obijał go w parterze. Po to, by na około 30 sekund przed końcem rundy sędzia Jarosz w obliczu braku jego defensywy i przyjęciu tzw. pozycji na żółwika przerwał pojedynek. Tym samym Denis Labryga zanotował zwycięski powrót do klatki w dyscyplinie, na jaką zamierza aktualnie stawiać, a więc MMA. Jednak ta wygrana z pewnością nie przyniesie mu chwały. Po walce nie zabrakło humorystycznej wymiany uprzejmości między Labrygą a znajdującym się na gali i skonfliktowanym z nim Mirkiem Oknińskim. Łowca skór zaczepiał Denisa, nawiązując do słabego poziomu jego rywala. A słabszego rywala już nie mieli? Denis, nie mieli słabszego rywala? I zachęcał do przyjęcia rewanżowej walki z Kamilem Mindą na zasadach MMA. Dawaj z Mindą rewanż. Ale kiedy? Kiedy trener powie rewanż będzie z Mindą? Jak czas przyjdzie? Jest kolejkę. Kiedy czas? Dajcie kolejce. Zaznaczył też, że Labryga i jego obóz boją się tej walki, co spotkało się ze stanowczą reakcją trenera Głogowianina, który nie życzył sobie, by oceniać ich w ten sposób. Boicie się MMA! Boicie się klub MMA! Bez kamery! Jak bez kamery? Klub MMA boją się! Jest jedna rzecz. Nie boimy się. To słowo trzeba zważyć, że słowo boimy się, bo to trzeba zważyć. Wracając do przebiegu gali Fame, w pierwszej walce sobotniego wieczoru zmierzyli się Koziołek oraz Sekwento. Wyraźnym faworytem bukmacherów był freestyle'owiec, głównie ze względu na przewagę warunków fizycznych i rzekome doświadczenie w sportach uderzanych, z którego starał się korzystać od początku starcia, próbując upolować Przemka m.in. swoimi wysokimi kopnięciami. Sekwento był jednak na to przygotowany i usiłował toczyć walkę w parterze, co dość szybko mu się udało. Jednak bez efektu pod postacią zdominowania Kozieła, który zdołał wrócić do stójki. Druga runda przebiegała już pod znakiem problemu
programów kondycyjnych obu panów i Koziełek zbierał w niej punkty, bezlitośnie okupując wykroczną nogę z kulaka. Gdy wydawało się, że również trzecia odsłona starcia przebiegnie w ten sposób, Sekwento ponownie zdołał obalić, jednak przez kilkadziesiąt sekund nie był w stanie zapiąć freestyle'owcowi skutecznego duszenia. Po czym wybrzmiał gong kończący starcie, który jednogłośnie na punkty wygrał znacznie aktywniejszy i nakładający presję przez większość walki Koziołek. W drugiej i ostatniej walce na gali, będącej jednocześnie starciem przedstawicieli środowiska rapowego, z Buku walczył Skoro. Podczas pierwszej rundy starcia nie działo się zbyt wiele. Kornel nie pozwalał swojemu oponentowi na skrócenie dystansu, raz za razem częstując go nieprzyjemnymi frontami, ale sam również nie był w stanie zbytnio go naruszyć. I tę odsłonę starcia należy puścić w niepamięć. Ciekawiej było podczas rundy numer 2, kiedy to nagle ni stąd, ni zowąd Regel posłał na twarz buczka soczystego high kicka i momentalnie dopadł go w parterze, zasypując dziesiątkami ciosów z pięści i łokcia, po których sędzia był zmuszony ratować bezradnego rapera przerwaniem walki. Po kilkunastominutowej przerwie i starcie płatnej części wydarzenia w klatce zaprezentowali się Roger Sala i Jakub Rzeźniczak. Wyraźnym faworytem starcia był bardziej doświadczony Roger, który po raz kolejny błyskawicznie uporał się ze swoim rywalem. Sala tuż po początkowym gongu ruszył na byłego piłkarza i spróbował go obalić. Jednak gdy ta misja zakończyła się niepowodzeniem, spróbował swoich sił w stójce. Trafił Rzeźnika kilkoma mocnymi ciosami, po których ten zamroczono osunął się na deski oktagonu, a następnie dokończył dzieła zniszczenia już w parterze, notując trzecie zwycięstwo w swojej freakowej karierze. Po walce Sala zapowiedział, że jedynym rywalem, który interesuje go jeszcze w kontekście dalszej podróży z freakami, jest Arek Tańcula, a jeśli do takiej walki nie dojdzie, to oficjalnie żegna się on z tym uniwersum. Następnie w klatce zamontowano jej mniejszą rzymską odpowiedniczkę, a do środka weszli bohaterowie najbardziej sportowego zestawienia tego wieczoru: Mahmud Muradow i Norman Parke, którzy walczyli na zasadach boksu z dozwolonymi uderzeniami łokciami. Presję od początku starcia narzucił Uzbek, który zepchnął Normana na siatkę i raz za razem punktował go swoimi szybkimi ciosami. Irlandczyk z północy próbował się odgryzać, szukając swojego brudnego boksu w bliskim dystansie, napierając na rywala również swoją głową. Lecz brakowało mu pomysłu na zaskoczenie Mahmuda, a ponadto jego twarz dość szybko zaczęła zdradzać trudy pojedynku. Norman miał wyraźnie naruszony szczególnie swój lewy łuk brwiowy. W drugiej rundzie przewaga Muradowa była jeszcze wyraźniejsza i zaczął on coraz częściej opuszczać gardę, demonstrując sporą pewność siebie. Trzecia odsłona starcia przebiegała już pod znakiem spokojnej kontroli pojedynku. Norman szedł do przodu, jednak nie był w stanie wyraźnie zagrozić swojemu rywalowi, a po końcowym gongu sędziowie jednogłośnie wypunktowali zwycięstwo Mahmuda Muradowa, który zanotował zwycięski freakowy debiut i w trakcie wywiadu zadeklarował, że mierzy bardzo wysoko, widząc siebie nawet w starciu z legendą polskiego MMA, Mamedem Halidowem. Bardzo dobry i intensywny pojedynek dali widzom najmłodsi uczestnicy wydarzenia, a więc Wronek oraz Gawronek. Obaj panowie nie kalkulowali i poszli tego wieczoru na prawdziwą bokserską wymianę ciosów. Stroną aktywniejszą i napierającą do przodu był Gawronek, który usiłował swoimi uderzeniami urwać głowę Wronka. Jednak jego starszy rywal dysponował nieco większą pięściarską ogładą i naprawdę skutecznie walczył z kontry, raz za razem notując skuteczne akcje na doskoku. Całe starcie było bardzo intensywne i dopiero w jego trzeciej odsłonie wyraźnie widoczne były kondycyjne braki obu zawodników. Mimo tego Gawronek cały czas szedł do przodu, jednak nie był w stanie wyraźnie zagrozić Wiktorowi, który umiejętnie klinczował i wyprowadzał pojedyncze ciosy, po to by po gongu kończącym walkę zostać ogłoszonym jej jednogłośnym zwycięzcą. Następnie byliśmy świadkami wzbudzającego olbrzymie zainteresowanie pojedynku w formacie 2-1, w trakcie którego Nathan Marcon i Adrian Cios zawalczyli z Gracjanem Szadzińskim. Wiele osób zastanawiało się, czy sportowe umiejętności Gracka okażą się wystarczające na pokonanie dwóch rywali, chodzących w wyższej kategorii wagowej od niego, i pojedynek szybko przyniósł nam odpowiedzi. Good Boys postanowił zastosować w tym przypadku identyczną taktykę jak w starciu z Denisem Załęckim. Tuż po gongu Nathan ruszył na Gracjana, który nie dał się jednak zaskoczyć tak jak Załęcki i trafił go ciosem na twarz. Jednak nie zdołał go naruszyć, jako że Marcoń błyskawicznie podniósł się z ziemi i dołączył do napierającego na Szadzińskiego ciosa. Panowie bardzo szybko powalili znacznie lżejszego zawodnika na deski oktagonu i mimo że Gracjan walczył jak lew i trzymany przez jednego z nich zadawał ciosy drugiemu, a także zdołał wyswobodzić się z dwóch prób uduszenia, po chwili znalazł się w potrzasku. Adrian Cios założył mu bowiem kolejne, tym razem skuteczne duszenie zza pleców, a Kraken z komfortowej pozycji zadał mu kilka ciosów na głowę, po których sędzia był zmuszony przerwać pojedynek. Przechodząc do postawy zaprezentowanej przez obie strony po tym starciu, należy zaznaczyć, że Good Boys nie szczycili się swoim zwycięstwem po walce, oceniając w wywiadach, że nie jest żadną sztuką pokonać we dwoje osamotnionego rywala. To chyba nie mogło inaczej wyglądać, co? Tak to miało wyglądać. Ale czym tu się szczycić? Co więcej, panowie zaczęli w wywiadach podszczypywać Mariusza Pudzianowskiego i wyraźnie dając do zrozumienia, że to właśnie Pudzilla jest ich kolejnym celem w klatce. Co tam, kochany? Masz. Co tam, kochaniutki? Mariuszku, jak się biegało? Spoko się, Mariuszku, biegało? Podobno lubisz chłopców, to masz lubisz takich chłopców? Dwóch. Zapraszamy do tańca Pudzianowski. To masz dwóch chłopców, Mariuszku, jak lubisz chłopaków. Powiedziałam, przyjdzie koza do woza?
No i przyszła. Warto też odnotować, że ten pojedynek zdaje się w jakimś stopniu kończyć konflikt między Natanem a Gracjanem. Marcoń po walce nagrał bowiem instastory, na którym informuje, że darzy Szadzińskiego szczerą sympatią. Uważa go za najfajniejszego ze wszystkich tak zwanych freakowych gitów i że cieszy się, iż dołączył on do tego świata. Gracek, szczerze, wiem, że tak nie robię, ale cię mega lubię. Jesteś mega pozytywny, mega cię lubię i kurde mam nadzieję, że w tych freakach zostaniesz na dłużej. I mówię serio, bo jesteś kurde, moim zdaniem jesteś najlepszym gitem z tych wszystkich gitów, z którymi miałem do czynienia się mierzyć. Również Gracjan, przynajmniej w pewnym stopniu, zdaje się odwzajemniać sympatię Natana. Szadziński w trakcie rozmowy na kanale MMA Bądź na Bieżąco ocenił, że Pierzasty, cytując, nie jest taki zły i ma wobec niego mieszane odczucia. A także dodał, że po walce zbił z nim nawet tak zwanego żółwika. Powiem wam tak, ten Natan nie jest taki zły, jak mamy szczerze. Nie dałem nawet żółwika, tak żeby wszyscy widzieli. Co mam powiedzieć? Ty lubisz go w końcu, czy nie? Mam mieszane uczucia. W trakcie wywiadu widoczne było jednak również to, że Gracjan był podłamany rozstrzygnięciem z klatki. Przyznał, że miał plan na to starcie, polegający na pojedynczym trafieniu rywali i odskakiwaniu. Jednak po szybkim upolowaniu Natana nieco się podpalił i chciał go błyskawicznie wykończyć, przez co dał się złapać. Podkreślił, że to właśnie jego instynkt, który nakazywał mu iść do przodu, zgubił go w tym pojedynku. Zdecydował się również przeprosić za swoją postawę kibiców. Ponadto Szadziński zgłosił swoją gotowość do stoczenia walki rewanżowej i zaznaczył, że dużo zmieniłoby w tym przypadku, gdyby miał zasady takie jak Denis Załęcki, a mianowicie gdyby walka była podnoszona do stójki po upływie określonego czasu. Zawodnik ocenił, że pojedynek wyglądałby wtedy zupełnie inaczej. Ponadto mimo nietęgiej miny, Gracjan zadeklarował, że nie poddaje się i nie da się złamać. Chciałem tutaj wyjść, pokazać, że można wstać, można za prostu do przodu, można się nie poddać. Wierzcie mi, że historie underdogów są najpiękniejsze. Każdy, kto miał kryzys w życiu, każdy, kto miał ciężko, zresztą dalej. O to chodzi. Pękło coś w tobie dzisiaj? Nie. Nigdy nie pękło. Nigdy. Ta porażka naprawdę cię tak zabolała? Serio? Nie. Ciężko jest mimo wszystko zawalczyć na zawodników, którzy są od ciebie cięższy, jeden i drugi. No i co? A nie jest tak? Co? No dobra. Hubert skwitował wywiad z Gracjanem, oceniając z przymrużeniem oka, że grudzień nie jest jego najszczęśliwszym miesiącem. Szadziński z uśmiechem na ustach przyznał mu rację. Gracjan, trzeba przyznać jedną rzecz. Grudzień to nie jest twój najszczęśliwszy miesiąc. No nie jest na pewno. W pierwszym co-main evencie gali, będącym jednocześnie jedyną walką pań tego wieczoru, Lexi zmierzyła się z Lizą. Pierwsza odsłona starcia nie przyniosła zbyt wielu emocji. Panie wzajemnie się badały i raczej zdawkowały ciosy. Jedynym godnym odnotowania momentem było kopnięcie Lizy w krocze Lexi. W drugiej rundzie tempo wzrosło, a Chaplin zaczęła zarysowywać w klatce swoją przewagę, sporadycznie przedostając się przez gardę Ukrainki. W ostatniej rundzie starcia również obyło się bez fajerwerków, a Liza wyraźnie opadła z sił, co ułatwiło Lexi kontrolowanie starcia i wypunktowanie swojej oponentki, co zresztą jednomyślnie ogłosili po walce sędziowie. W przedostatniej walce na karcie walk w formule bokserskiej w małych rękawicach zmierzyli się AJ oraz Tazi. Walka rozpoczęła się dość niespodziewanie od zdecydowanych ataków Taziego, który spróbował stłamsić Adama. Zepchnął go na siatkę i obijał seriami ciosów na twarz oraz korpus. AJ wiedział jednak, jak obronić się przed tą ofensywą i szukał trafienia pojedynczymi uderzeniami, przed którymi streamer siłą rzeczy musiał czuć respekt. Po jednym z nich Kamil nawet zaczął chwiać się na nogach. Z biegiem czasu runda dość mocno się wyrównała, jednak AJ przypłacił ją wyraźnie rozciętym łukiem brwiowym, nad którym w przerwie intensywnie pracować musiał jego narożnik. Druga runda przyniosła zmianę tempa pojedynku. Tazi, który przeważał, ale i kilkakrotnie poczuł moc ciosu youtubera, wyraźnie zwolnił. I nie był już tak aktywny, a w momentach zagrożenia umiejętnie klinczował i odbierał AJ-owi tlen krótkimi ciosami na korpus. Nadal to Tazi był aktywniejszy, ale pojedyncze ciosy Josepha ewidentnie odbierały mu chęć do walki. Pod koniec rundy Mataczyński znowu zobaczył gwiazdki przed oczami i ratował się klinczem. Trzecia runda przebiegała pod znakiem sporego zmęczenia obu zawodników. Tazi, zdając sobie sprawę ze swojego prowadzenia na kartach punktowych, grał na przeczekanie. Jednak i AJ nie miał już siły i pomysłu na to, by go zaskoczyć. Nieco więcej zadziało się na sam koniec walki, kiedy obaj panowie spróbowali zaznaczyć swoją przewagę w tej rundzie. Ostatecznie w oczach sędziów ową przewagę i to na przestrzeni całego starcia miał Tazi, który został ogłoszony jednogłośnym zwycięzcą tego naprawdę dobrego i przyjemnego dla oka pięściarskiego pojedynku. Po walce obaj panowie docenili swoją postawę zarówno pod kątem sportowym, jak i wzajemnej kultury i podejścia do pojedynku. Zgodnie ocenili, że poddymianie i wyciąganie na siebie brudów nie jest konieczne we freakach. I pasowała im atmosfera towarzysząca temu starciu oraz wzajemny szacunek okazany przed i po walce. Zajebiście, naprawdę bardzo fajnie, podobał mi się klimat, mówię, nie trzeba się tam żreć, tak, te buziaczki w ringu mi się tak podobały, no tak, wiesz. Nie trzeba się wyzywać, jakichś brudów wyrobić, ja tam trochę poddymiałam, ale delikatnie, ale... No, nie przeszkadzam, później pogadamy. Kulturka, dziękujemy bardzo. Zapraszam na zmieniacz.
żarty tak? ci obiecałem. Na pijesz? Potem... Okej, dobrze. Tazi w rozmowie na kanale Koloseum przyznał, że spodziewał się mniejszego oporu ze strony AJ-a, jednak jego rywal okazał się bardzo wytrzymały i odporny na ciosy. Myślałem, że będzie po prostu deklasacja i będzie mi dużo łatwiej, a AJ postawił się, jest jakiś super wytrzymały jest, no. W trakcie rozmowy na kanale MMA Bądź na bieżąco Mataczyński wyznał z kolei, że jest już aktualnie nieco zmęczony swoją fejkową karierą, szczególnie pod kątem medialnych obowiązków. I dodał, że potrzebuje odpoczynku, który zresztą w końcu utrzyma, jako że dostał wolne od Prime'u i nie zawalczy na jego styczniowej gali. Miałem być w Prime'ie w styczniu, ale dopowiedzieli za to mi wolne, nie? Tazi zaznaczył, że do końca roku da sobie czas na imprezowanie, a od stycznia wraca do treningów. AJ był z kolei zadowolony ze swojej postawy w klatce, oceniając, że mimo iż żałuje oczywiście, że nie udało mu się wygrać, to wie, że pokazał się z dobrej strony i dał dobre widowisko. Jest niesmak, ale chyba zawsze muszę się ocierać po tej bandzie, ale i tak jakby zadanie zrealizowane jest dobrze, nie? Jestem usatysfakcjonowany. Co więcej, youtuber pokusił się nawet o stwierdzenie, że czysto boksersko zaprezentował się przy tym starciu lepiej od Taziego, który wygrał to starcie cwaniactwem i umiejętnym klinczowaniem w kluczowych momentach, co Mataczyński miał mu zresztą sam przyznać w prywatnej rozmowie. Pięściarsko ja uważam, że lepiej mi poszło i bym dał radę, nie? Tak czysto pięściarsko. Ponadto docenił jednak postawę swojego rywala, również pod kątem tego, jak zachowuje się poza samym starciem. To jest fajny gość, potrafi się dobrze dostosować na poziomie. W szalonym main evencie gali ogłoszonym w przeddzień wydarzenia Amadeusz i Dariusz Roślikowie zmierzyli się z Alanem Kwiecińskim. Sam początek starcia zwiastował, że Alanik może mieć w nim jakieś szanse, ponieważ swoim pierwszym uderzeniem zdołał on odrzucić od siebie Amadiego, a drugim posłać na kolana jego ojca. Po chwili doszło już do bezpośredniego zwarcia między nim a władcą piekieł i przez chwilę wydawało się, że Alan jest w stanie dopiąć duszenie naszej Amadiego. Jednak z pomocą swojemu synowi przyszedł Roślik Senior, który skutecznie rozerwał ręce Kwiecińskiego. Następnie stało się jasne, że Alanik miał spore problemy, by coś wskórać w klatce. Roślikowie przez kilkanaście sekund starali się ubić go w parterze, a następnie Dariusz przeprowadził kolejną skuteczną akcję, niespodziewanie wpinając się za plecy Alana i zmuszając go do błyskawicznego odklepania, bez wyraźnego udziału samego Amadiego. Tym samym zgodnie z przewidywaniami Ferrari wraz z ojcem pokonali przed czasem Alana Kwiecińskiego i to przy bardzo dużym udziale dokoptowanej do starcia na ostatnią chwilę głowy rodziny Roślików. Można wręcz z przymrużeniem oka, odnosząc się do internetowego polskiego klasyka, pokusić się o stwierdzenie, że Amadeusz wygrał to starcie ze starym na plecach, ale na plecach rywala. Starego na plecach noszę, starego na plecach, nieźle starego na plecach noszę. Po zakończeniu starcia jeszcze w samej klatce Alan był wściekły z powodu jego rozstrzygnięcia. Rzucił w stronę Amadeusza szczęką oraz wieloma obelgami. Ferrari również w emocjach zadeklarował wówczas, dając słowo honoru, że zawalczy z Alanem w ramach rewanżu, pod warunkiem, że zrobi on wagę. Te słowa zmieniły nieco podejście nabuzowanego wcześniej Kwiecińskiego, który zbił z nim wówczas piątkę, a następnie według relacji obu stron miał to uczynić się również z Roślikiem Seniorem. W klatce Amadeusz postanowił z kolei rzucić wyzwanie innemu rodzinnemu frikowemu duetowi, a mianowicie Wiewiórowi wraz z ojcem. Wyrażając chęć na stoczenie kolejnego pojedynku ramię w ramię ze swoim tatą. Dodał również, że tego wieczoru zapisali się oni na kartach historii i księdze rekordów Guinnessa, jako że miała to być pierwsza wspólna walka ojca z synem. W trakcie wywiadów Amadeusz podkreślił, że plan na walkę był inny. I to on miał ruszyć na Alana, a ojciec miał mu jedynie pomóc go ubić w razie potrzeby. Jednak ten się wyrwał i sam zrealizował swój plan. Ponadto Ferrari odniósł się też do gilotyny Alana, który rozerwał Roślik Senior, oceniając, że była słaba i zdołałby się z niej bez problemu sam oswobodzić. On założył gilotynę, ale słabo i tak bym ją ściągnął, bo nawet mnie dusiło, co nie? No ale co on zrobił pierwsze? Umawiasz się, że ma ja mam robić robotę, on ma mi pomóc dobić? Musiał wylecieć, Ciekawa była również postawa samego pana Darka, który przyznał, że wydarzenie nie wzbudzało w nim żadnych emocji i był spokojny, nawet zmierzając już bezpośrednio do oktagonu. Ponadto na podstawie ciosu, który otrzymał od Alana, ocenił on, że Kwieciński dysponuje słabym uderzeniem. Powiem ci, on nie ma strzała. Ja mam swoje lata, ja powinienem się nie podnieść. No ale no co, przewróciłem się, ale dosłownie już za chwilę wiedziałem, co mam robić. Nie? Ponadto pozytywnie ocenił doświadczenie polegające na walce ramię w ramię z synem. I nie wykluczył, że w przyszłości to jeszcze powtórzy. Jak to się było bić z synem? Amadeusz oddał z kolei ojcu szacunek za postawę w klatce, oceniając, że wygrana w tym starciu to przede wszystkim jego zasługa. Się na mnie, to jest w 100% jego zasługa. Moja walka z Alanem to jest zupełnie odrębna kwestia, ale jesteś wielki, jesteś gladiatorem. Panowie pokusili się ponadto o humorystyczne podsumowanie wydarzeń z gali w nawiązaniu do filmowego klasyka. I dzisiaj Alan został na dwa baty. Nie zabrakło również podkreślania rodzinnych więzi. To jest mój największy kochany tata, kocham cię i tak bym go za... Dzisiaj za ojca. Ale dzisiaj ojciec...
za mnie. Z kolei Alan w trakcie wywiadów ocenił, że miał okazję poczęstować starego roślika soccer kickiem w momencie, gdy ten padł na kolana. Jednak w ostatniej chwili powstrzymał nogę, bo nie chciał mu zrobić krzywdy. I ty w ostatniej chwili się zahamowałeś, żeby nie strzelić soccer kicka? No k***a, bałem się tego, naprawdę, żeby mu k***a nic nie zrobić do tego jego taty, nie? Prawy? Oj, tu leży... zdążyłbym. I to nie byłby faul. Nie byłby faul. Zatrzymałeś nogę. Zatrzymałem nogę. Jego tata już k***a przyleciał i w ostatniej chwili mówię, k***a, zatrzymałem nogę. No, dobra, ale trudno, no, bo musieli go zbierać, z maty, nie? Powtórki faktycznie pokazują, że jego noga była blisko celu. Alan ich zanegował również narrację Amadiego, podkreślając, że zapięta przez niego gilotyna była bardzo ciasna i bez pomocy ojca nie udałoby mu się z niej oswobodzić. Odciągnął cię, bo ty już miałeś zapiętą. Czy ona była zapięta? Czy ty była czułeś, że on... Była zapięta ciasno, naprawdę była ciasno zapięta. Jego... Ponadto Alan wyraźnie nie był zadowolony z tego, jak zawalczył, oceniając, że nie trzymał się gameplayu polegającego na punktowaniu i odskakiwaniu i popełnił w klatce błędy. W dalszej części wywiadu wprost przyznał, że popsuł ten pojedynek i miał szansę go wygrać. Ta przewaga czterech rąk, czterech nóg jest przeolbrzymia i bardzo znaczna. Nie jest tak olbrzymia. Jak? Ja po prostu z***ję to i wiem o tym. Z***ję to po prostu, bo mogłem całkowicie inaczej zawalczyć. Wieciński wytłumaczył również, dlaczego po walce był w takiej furii. Wyznał, że powodem jego postawy miało być to, iż Amadeusz włożył mu w parterze palec w oko. W trakcie wywiadu dla Aleksandry Florczak, Alan poinformował ponadto, że wie z dobrego źródła, że ta gala była ostatnią, na której zobaczyliśmy Natana Marconia z powodu jego postawy na programach promujących wydarzenia. No, ale cieszę się, że już go w fejmie nie zobaczymy. Skąd takie info? Mam potwierdzone informacje. Marcoń skonfrontowany z tymi słowami przez samą Florczak podczas wywiadu zadeklarował, że sam odejdzie z fejmu, jeśli to Kwieciński dostanie z federacją jakąkolwiek kolejną walkę. Droga Federacja Fame, jeżeli takie informacje są prawdziwe, to chcę ogłosić, że jeżeli Alan Kwieciński zawalczy przede mną na jakiejś gali, to już nigdy mnie nie zobaczycie i to mogę jakby obiecać akurat, bo już kasę sobie zarobiłem bardzo dużo. Nie szczędził też Alanikowi gorzkich słów, wielokrotnie określając go mianem osoby, która sprzedała swoich kolegów. Warto odnotować też kilka ciekawych wypowiedzi po gali autorstwa Wojtka Goli. Zarówno podczas live'a na kanale sportowym, jak i wywiadu na kanale MMA Bądź na Bieżąco, medialny włodarz federacji przyznał, że jest naprawdę zadowolony z wyników sprzedażowych wydarzenia i z optymizmem patrzy na przyszłość federacji, podkreślając, że na szczęście udało się opanować kryzysową sytuację. Dodał też, że jemu osobiście podobały się wszystkie pojedynki z gali, dlatego w 10-stopniowej skali ocenia w swoim stylu wydarzenie na 9 lub nawet 10. To, co jednak ciekawsze i istotniejsze w kontekście przyszłości federacji, to fakt, że Wojtek pokusił się też o wypowiedzenie słów, które mogły sugerować zbliżający się powrót do organizacji Boxdela. Na łamach kanału sportowego Gola wyznał bowiem, że brakuje mu wspólnika. Mam nadzieję, że wszystko wróci na dobre tory, no i też nie ukrywam, że brakuje mi wspólnika. Okay. Zobaczymy. W wywiadzie u Huberta Gola poszedł o krok dalej i powiedział wprost, że w projekcie brakuje Boxdela, z którym chętnie wziąłby ponownie udział w oficjalnym rozpoczęciu gali. Wojtek zamknął swoją wypowiedź w tym temacie słowami: zobaczymy, jak to będzie. Wiesz, wiadomo, że Michała brakuje, chciałoby się z Michałem krzyknąć, zróbmy ten pierdolony hałas, zróbcie. No ale wiesz, no... Zobaczymy, jak to będzie. Popek w centrum politycznego skandalu. Mimo swojego kontrowersyjnego wizerunku i licznych afer, raper zabawiał czołowych polityków PiSu. Vini natomiast wyraził ogromny żal wobec PZ-a i podzielił się swoimi odczuciami, aby DOS jako trzeci raper w historii Polski osiągnął wyjątkowy sukces.